radny Kraśniewski, proszę bardzo. Chciałbym też do wypowiedzi pana prezydenta się ustosunkować. Panie prezydencie, arogancja ze strony rządzących tym miastem od 4 lat, ja tę arogancję obserwuję, ale też powoli to już sięga zenitu. To pan mówi, tu w tej chwili, my mówimy o tych tam opłatach za parkowanie, pan mówi o sukcesach, o Schetynówkach, o 3 milionach, a tu czytam. Czy pan naprawdę nie widzi tego, że rządzicie tak nieudolnie, że iść bardziej nie można? Jeżeli pan nie widzi tego, że 2 lata temu przeszło, 2 lata i miesiąc, został oddany pierwszy etap średnicówki. I po 2 latach i miesiąc, bo 31 maja został oddany, nic w tej mierze się nie zrobiło, bo tak jak zostało oddane, tak do dzisiaj tak wygląda. Czy pan tego nie widzi? I pan mówi o sukcesach, jako ekipa rządząca zniszczyliście to miasto. Panie radny, ja bym prosił, żeby pan się uspokoił. Nie mogę tego słuchać, żeby pan mówił o sukcesach od Schetynówek, o 3 milionach, a setki milionów idą głową. Ale jeszcze jedno zdanie. Jeszcze jedno zdanie. Odnośnie tych opłat parkowych. Dochody, o których pan mówił, wynoszą w skali roku 1 500 000. Przy 1 500 000 dochodów trudno jest nawet zrezygnować z tego, żeby ci, którzy przyjeżdżają handlować w tym mieście, bo mówię o tych opłatach wtorki i piątki, po 5 złotych, po 5 złotych w skali miesiąca. Panie prezydencie, 5 zł w skali miesiąca, 60 zł w skali roku, razy 200 miejsc, to jest 12 tysięcy w skali roku. I tu my dyskutujemy i robimy z tego wielki problem. Ja wiem, że przy tym budżecie, fatalnym budżecie, do który doprowadzi do takiego stanu, doprowadziliście, tak pan słusznie powiedział ostatnio tydzień temu, każda złotówka się przyjęła, też uważam, że się liczy. Tylko że wy tych złotówek nie liczycie, tu liczycie. Tak, tu 12 tysięcy mam szkoda, ale 2 lata temu dać prezydentowi najwyższe wynagrodzenie w Polsce. Panie radny, odbieram panu głos. Odbieram panu głos. Trzeba spojrzeć i o tym trzeba mówić. Proszę wyłączyć mikrofon. Panie radny, ma pan wolne głosy, może pan wtedy przedstawić wszystko. Czy wynagrodzenie pana prezydenta, czy to jaki jest budżet, kto go marnuje, pana ocenie. Proszę bardzo, do woli. Czy ktoś z państwa chce zabrać jeszcze głos?